Monika Włodarczyk, witam Państwa. Dziś moim gościem w studiu jest pan Bartosz Szetela, Stowarzyszenie Podwale 7 i koordynator akcji Fair Play. Co to jest za akcja, która właśnie w ramach Euro jest organizowana, czy odbywa się we Wrocławiu? To jest akcja, której autorem pierwotnie jest Krajowe Centrum do Spraw AIDS. Ją realizują w terenie różne organizacje pozarządowe, między innymi nasza. To jest akcja kierowana do kibiców przyjezdnych, jak i miejscowych Euro 2012, kierowana, której celem jest profilaktyka zakażeń przenoszonych drogą płciową. Niestety od lat wiemy, że tego typu imprezy poza cudownym kibicowaniem, zabawami, no, wiążą się też z różnymi innymi zachowaniami. No i chodzi o profilaktykę, żeby pozostały tylko pozytywne wspomnienia, a żadne negatywne nie. I na czym polega ta akcja? Czy to jest uświadamianie, czy to są prelekcje, pogadanki, czy może jakieś inne konkretne działania, które sprzyjają profilaktyce HIV? To jest akcja prowadzona przez wolontariuszy, między innymi wolontariuszy, których my jako nasze stowarzyszenie koordynujemy, ale wiem, że to nie tylko my tutaj działamy akurat na terenie Wrocławia. Ta akcja jest prowadzona na terenie całego Dolnego Śląska i całej Polski. Akurat nasi wolontariusze to są wolontariusze i studenci medycyny, i wolontariusze doświadczeni już w pracy w street workingu, w party workingu. Chodzimy w rynku, niestety no nie mamy dostępu do strefy kibica, ale wokół stref kibica, przy wejściach do stref kibica, przy stadionie, tam poruszamy się z ulotkami, z gadżetami. Wyglądamy, wydaje nam się, dość młodo i ciekawie, jeśli tu chodzi o wolontariuszy. I to nie są pogadanki, to nie jest pouczanie, to jest po prostu tak jakby uczestniczenie z kibicami w całej zabawie i przy okazji przekazanie im czy to gadżetu, czy właśnie ulotki informującej, jak bezpiecznie się bawić. Bezpiecznie się bawić. Proszę powiedzieć, jak to jest z tą świadomością współczesnych kibiców, współczesnej młodzieży, młodych ludzi, którzy rozpoczynają dorosłe życie, także seksualne? No właśnie, tak jak pani zwróciła uwagę, kibice to jest jeden element, akurat w tej chwili to jest tak bardzo zmasowane, bo dużo przyjezdnych, niestety też dużo alkoholu, który powoduje potem zanik pewnych barier, ale to dotyczy w ogóle młodych osób wchodzących w życie, młodych osób, którzy nie zetknęli się z prawidłowo przebiegającą edukacją seksualną i nie wiedzą po prostu, na co można być narażony, na co zwrócić uwagę. I rzeczywiście z tą wiedzą jest źle. Jest bardzo źle, obserwujemy w naszym punkcie diagnostycznym, niestety każdego miesiąca wykrywamy średnio cztery, rekordowy miesiąc to było 8 zakażeń HIV świeżych w jednym miesiącu na 250 osób zbadanych, ale akurat w Warszawie są podobne wyniki, w Gdańsku też, także niestety bardzo dużo osób nie wie o ryzyku zakażenia HIV. Bardzo wiele osób odsuwa też to ryzyko. Wszyscy młodzi myślą przede wszystkim, żeby jednak bawić się, a no, zapomina się o ryzyku, które z tym się wiąże. A może to jest też pokłosie takiej promocji bardzo aktywnej w mediach, że mówiącej o tym, że HIV nie jest tak łatwo się zarazić. No bo z jednej strony to jest prawda, nie jest się tak łatwo zakazić HIV, natomiast to, że nie jest łatwo, to nie znaczy, że się nie zakażamy. Jeśli nie będziemy odpowiedniej profilaktyki stosować albo bycia wiernym, albo testowania się w kierunku zakażenia HIV, albo stosowania prezerwatyw, jeśli już te pierwsze dwa elementy nie wchodzą w grę, no to niestety do zakażeń HIV dochodzi. Dużo łatwiej niż HIV jest się zakazić kiłą. Kiła to się wydawało, że jest to zakażenie już stare, dawno zapomniane. Królowie nasi chorowali, XVIII wiek. W tej chwili niestety wraca, podobnie jak HIV, mniej więcej 5-4 nowe zakażenia krętkiem kiły każdego miesiąca w naszym punkcie są wykrywane. Na szczęście no, kiła jest w pełni wyleczalna, tylko trzeba po prostu wiedzieć o tym, że jest się zakażonym, bo podobnie jak HIV, te dwa zakażenia właśnie mogą przez bardzo długi czas przebiegać zupełnie bezobjawowo, wyrządzać szkody, jednocześnie jest się osobą zakaźną dla otoczenia. Wydawało się, że lata 90. to jest ten moment, kiedy końcówka lat 90., kiedy właściwie już wszystko o AIDS i o HIV wiedzieliśmy. Czy dziś ta wiedza o tych śmiertelnych chorobach rzeczywiście jest na odpowiednio wysokim poziomie? Bo mówi pan o coraz większej, czy stałej liczbie zachorowań i zakażeń. Ja powiem,
coraz większej. Tak jak średnio każdego roku my wykrywaliśmy w Polsce oficjalnie około 600-700 zakażeń, tak dwa lata temu, w 2010 roku to było 1100, w zeszłym roku było to już 1350. Coś się stało dwa lata temu, że rzeczywiście, ja przypuszczam, że w końcu ta czara goryczy zbyt słabego diagnozowania się przelała i po prostu coraz więcej mamy nowych zakażeń. Z wiedzą teoretyczną jest świetnie. My rzeczywiście już od końca lat 90. mamy świetną terapię antyretrowirusową. Dużo wiemy o zakażeniu HIV, potrafimy leczyć zakażenie HIV. I tak jak pani to powiedziała, AIDS jest chorobą śmiertelną. Już nie do końca. AIDS może być chorobą śmiertelną. Zakażenie HIV może prowadzić do AIDS, ale wtedy, kiedy jest nierozpoznane, nieleczone. Jak jest leczone, z HIV się żyje w zdrowiu do starości. Nigdy nie choruje na AIDS. Można każdą pracę wykonywać, można mieć dzieci niezakażone. Tak naprawdę ambicje, wszystkie, które się miało, plany, dalej można realizować. Tylko trzeba wiedzieć, że jest się zakażonym. Czyli trzeba się po prostu zbadać. Niestety bardzo wiele osób na początku nie wie, że może się zakazić lub nie dopuszcza tej myśli do siebie, czy to z przyczyn osobistych, czy alkohol po prostu i nie stosuje prezerwatyw, a potem zapomina, że należy się zbadać. Stowarzyszenie Podwale 7 prowadzi pełną profilaktykę HIV i AIDS. Można wykonać także tam testy, które wykluczają bądź potwierdzają. No właśnie, jakie testy, jeśli chodzi o HIV? Na pewno, jeśli chodzi o HIV, to standardowy test laboratoryjny. Jego wynik jest po 3 dniach. Czyli z krwi. Z krwi. Mhm. W ogóle wszystkie te testy wykonujemy z krwi. Natomiast standardowy taki test, który w większości miejsc jest wykonywany, się pobiera krew żylną, wysyłana jest do laboratorium na badania. Natomiast jest u nas też możliwość wykonania tak zwanych szybkich testów, a może nie tak zwanych, one są po prostu szybkie, bo zwykłe ukłucie w palec, tak jak do badania poziomu cukru, 30 minut jest wynik. Podobny test jest w kierunku kiły u nas możliwy do wykonania. Jaka jest atmosfera wokół wolontariuszy, którzy pracują w ramach akcji Fair Play? Jak oni są przyjmowani przez kibiców? Z otwartością, z niechęcią, z obojętnością? Muszę przyznać, że troszkę się obawialiśmy na początku, bo jako stowarzyszenie jest to nasza pierwsza tego typu akcja. Natomiast okazało się, że zarówno studenci, jak i już ci doświadczeni streetworkerzy, party workerzy są bardzo fajnie, miło przyjmowani. Mówią, że zwłaszcza przez obcokrajowców, pewnie z tego względu, że obcokrajowcy czują się troszkę nie u siebie i każda taka, tak powiem, wyjście do nich z ofertą jest miło odbierane. Ale Polacy też naprawdę są to miłe. Nie są to oczywiście żadne pogadanki czy edukacje, bo na to nie ma miejsca, czasu czy atmosfery. Mhm. Po prostu jest to przekazanie pewnych bardzo skrótowych informacji, wręczenie prezerwatywy i tyle po prostu. Jakie jest przesłanie akcji, a może inaczej, jakie mają być efekty tej akcji? Czego się spodziewacie jako uczestnicy, jako wolontariusze, jako to stowarzyszenie, które przyłączyło się do tej dużej akcji? My oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tego typu akcja, nawet prowadzona przez miesiąc, ona nie wywrze trwałych jakichś wyjątkowych zmian, bo tego typu akcje, one muszą być prowadzone, czy tego rodzaju akcje, muszą być prowadzone cały rok. Nie wystarczy to, że my każdego roku w granicach 1 grudnia mamy wielką akcję Światowy Dzień AIDS i rzeczywiście wtedy wszystkie media o tym informują, są kampanie. To jest za mało. O tym trzeba mówić cały czas, bo rzeczywiście wchodzą nowe pokolenia, które nie przeżyły początków epidemii HIV, AIDS i totalnie są nieprzygotowane, nie wiedzą po prostu nic. W szkołach nadal niestety uczy się tak, jak się uczy i jest bardzo wiele stereotypów funkcjonuje. Natomiast to, co jest celem tej akcji i tutaj brawa się wielkie należą Krajowemu Centrum do Spraw AIDS, bo po raz pierwszy udało się rzeczywiście postawić na pragmatyzm. Przyjeżdża dużo osób, jest ryzyko zakażeń, trzeba temu przeciwdziałać w bardzo pragmatyczny sposób. I po to ta akcja. Przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom, ale także przeciwdziałanie narkomanii. Ta akcja niesie także kolejne przesłanie. Na czym polegają tutaj działania? No, te działania to są dokładnie takie same działania. Tu oczywiście już nic poza informacją i rozmową i uczestniczeniem w zabawie nie rozdajemy, broń Boże. Natomiast jest to informacja, co zrobić, że jeśli już się zdarzy, że jakiś narkotyk, tu chodzi przede wszystkim o stymulanty, czyli o ekstazę tak naprawdę, bo to jest najczęściej niestety tak zwany narkotyk klubowy używany. Co zrobić, żeby uniknąć
szkód związanych z używaniem takiego narkotyku. Oczywiście z jednej strony szkody związane z pobudzeniem, z odhamowaniem i właśnie kontaktami przygodnymi, seksualnymi, ale też szkody związane z przegrzaniem po takim narkotyku, zabawa w klubie, w dyskotece, mało wypijanego płynu i rzeczywiście były na świecie notowane zgony, hospitalizacje, co z jednej strony psuje zabawa, a z drugiej strony może się wiązać z poważnym obciążeniem zdrowotnym dla konkretnej osoby. I to też nasi wolontariusze tutaj działają, też przy pomocy ulotek i informacji z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Około 10 dni trwa mniej więcej ta akcja od czasu rozpoczęcia Euro. Będzie trwała do zakończenia. Mhm. Proszę powiedzieć, jak wolontariusze obserwują kibiców i podczas tych spotkań, no, które się gdzieś tam dzieją, tych kontaktów w ramach takich edukacji i profilaktyki, jak można ocenić tych, którzy bawią się we Wrocławiu? Czy to są ludzie świadomi, którzy bawią się bezpiecznie i zdrowo? No, ciężko na to pytanie mi odpowiedzieć, bo to jest znowu stworzenie pewnego stereotypu. No, my kontakt mamy z ilomaś, z jakąś liczbą osób, nie są, więc ciężko tutaj to uogólnić. Są i takie osoby. Zwykle jeśli chodzi o przyjezdnych z krajów Unii Europejskiej, rzeczywiście odsetkowo są to osoby, powiedzmy, bardziej świadome. Natomiast no, ja nie chcę takich uogólnień tu robić, bo to mogę kogoś bardzo skrzywdzić. Natomiast na pewno my nie działamy w tych chwilach bardzo emocjonalnych, czyli w trakcie meczów. Działamy przed i po meczach, żeby tutaj nie wchodzić w grę i nie przeszkadzać. Natomiast na to pytanie niestety nie odpowiem. Chciałam zapytać, czy jest dobrze, czy jest źle? Nie, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani, bardzo chętnie się ludzie do nas zgłaszają. Jesteśmy już rozpoznawani po tych 10 dniach i ludzie po prostu przychodzą do nas sami, bo widzą, jesteśmy w bardzo, może nie w bardzo, ale w charakterystycznych koszulkach. Mamy charakterystyczne świecące bransoletki i rzeczywiście jesteśmy rozpoznawani i poszukiwani. Czyli to bezpieczeństwo nieco inne niż to tradycyjnie postrzegane i zdrowie, to są, rozumiem, te cele, które chcecie Państwo osiągnąć w ramach zakończonej już wielkiej fiesty piłkarskiej. Zakończonej? Na sam koniec samej Euro. Tak, tak. Euro. Jak najbardziej tak. No tak. Bartosz Szetela, Stowarzyszenie Podwale 7, a także koordynator akcji Fair Play był dzisiaj gościem programu. Dziękuję serdecznie za przyjście do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.